Konrad po meczu z Okocimski Brzesko, Metal, Tarnów. Kondzio, jak podsumujesz to spotkanie? No myślę, że to był mecz z gatunków takiego już na wyższym poziomie. Myślę, że to odzwierciedlało to, gdzie obie drużyny są, gdzie chcą mieć, w którym kierunku. Ponieważ uważam, że mecz stał na bardzo wysokim poziomie i emocji na pewno nie zabrakło w ciągu całych tych 90 minut. No, cieszyć bardziej może się gospodarz Okocimski, ponieważ 3 punkty zostają w Brzesku, my tylko możemy pracować dalej i dążyć do kolejnych zwycięstw. Mam nadzieję, że od kolejnej kolejki będziemy znowu zdobywać 3 punkty. Konrad, wiadomo, że zawodnicy przychodzą, odchodzą do klubów, ale rozmawialiśmy nawet z Dawidem w przerwie, że jesteś na tyle pozytywną osobą, że wchodząc tutaj, witałeś się z chłopakami, jakbyś odszedł dosłownie przed chwilą, a nawet grał z naszą drużyną. To jest miłe, te wspomnienia z Okocimskiej chyba gdzieś w stosunku chłopaków do ciebie i no ty to już się sam wypowiesz, ale są chyba pozytywne, co? Tak, spędziłem tutaj 2 lata i jak najbardziej zawsze z szacunkiem i takim pozytywnym wspomnieniem będę wracał do tych czasów, ponieważ mieliśmy tutaj super ekipę chłopaków, wielu z nich jeszcze tutaj gra, więc zawsze, zawsze z otwartym takim, można powiedzieć, i ciepłym sercem tutaj będę wracał do tych chwil spędzonych w Brzesku. Stąd dzisiaj moja reakcja na to, że mogłem ich znowu zobaczyć, znowu z nimi pograć, teraz po drugiej stronie barykady, co prawda. Ale miłe spotkanie, miłe emocje i cieszy mnie to, że mogłem reprezentować ten klub. Właśnie wspomniałeś o tym, że tutaj znasz tych zawodników, kilku zawodników, z którymi jeszcze grałeś. To było gdzieś pomocne przed tym meczem. W trakcie meczu wiedziałeś, na co stać tych niektórych chłopaków? Tak. Myślę, że gdzieś tam widziałem po którym zawodniku, czego możemy się spodziewać, jaką ma charakterystykę gry, więc gdzieś tam jakieś podpowiedzi udzielałem trenerowi przed meczem. No i mniej więcej sprawdziło się. Uważam, że z przebiegu meczu naprawdę wynik jak dla naszego zespołu uważam, że niesprawiedliwy. Myślę, że tutaj szczególnie drugą część meczu, drugą połowę, to my byliśmy stroną dominującą, my stwarzaliśmy bardziej kreatywne sytuacje i bardzo żałujemy tego, że nie udało się przy wyniku 1-1 gdzieś jeszcze strzelić drugiej bramki i przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. No, bramka w doliczonym czasie, po rzucie wolnym, no co tu mówić, no trudno, ciężko się teraz tak na gorąco wypowiedzieć, co zawiodło więcej, co mogliśmy zrobić więcej, ale uważam, że z przebiegu całego meczu wynik dla nas troszkę niesprawiedliwy. 10 kolejek za nami, drugie miejsce macie obecnie. Trzecie. Jak oceniasz właśnie sytuację Metalu w tabeli? Na pewno chcielibyśmy, żeby była lepsza, tak? Zawsze dąży się do tego, żeby być na szczycie tej tabeli, żeby być na pierwszym miejscu. Więc można by powiedzieć, że chcielibyśmy, żeby to wyglądało trochę lepiej, ale uważam, że to jest jeszcze ta część rozgrywek, gdzie nie ma co już panikować, nie ma gdzie tam patrzeć, że jest źle. Nie uważam tak, gramy dobrą piłkę. W każdym meczu pokazujemy, że mamy swój styl, chcemy dążyć do strzelania dużo bramek. Myślę, że jeszcze jest na tyle czasu, że możemy pokazać, że możemy grać jeszcze lepiej i być w ostatecznym rozrachunku na szczycie tabeli. To tym kończymy i do zobaczenia. Miejmy nadzieję w przyszłej rundzie też lider kontra wicelider i walka. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dzięki chłopaki, trzymajcie się, pozdrówka, hej.